O kurwa, jak to zmienić, żeby to było czarne? Niku, widzowie, Nie wiem. chcę wam pokazać lifehack, jak cię kurwa rura z matematyki kurwa zdenerwuje podczas kurwa lekcji zajebanych. Kurwa, teraz są wakacje, ale tylko O mam tutaj kurwa. lifehack. I to ja mam syf! Dobrze przygotowali. To ja mam Bijecie, syf w mieszkaniu! ją własnym sposobem. Właściwie to nią bijecie, to też jest kurwa metalowa rura, musicie sobie taką ogarnąć. Ja wam takiej rury nie dam, bo nie. I po prostu kurwa na pierdolniku tutaj wam wszystko zaprezentuje. Misiek oklejony, kurwa, musimy go wyjebać. Stary misiek. Mamy tą rurę i patrzcie. Uznajmy, że to ona to jest, ona to jest i ona tam stoi, kurwa, coś tam ci wpisuje, kurwa, uwagę. To ty wyciągasz tą rurę, kurwa, tu z plecaka, ona tam stoi, jebut, kurwę! I wtedy rura się tu jebła, nie napierdalasz, sukę! Aż tutaj, kurwa, się ujebało trochę znowu, o. I teraz ona już jest taka trochę odpierdolona, nie wie co się dzieje. I jeszcze jej jebiesz, kurwa, aż się ściana rozpierdoliła. Wtedy... No to chyba już wiemy, kto nie zda do kolejnej klasy, kurwa, w następnym roku. Coś mi się wydaje, że pani Rura się dowie, kto ten filmik nagrał. O ja pierdolę, co za debil. Ale... Mama! Ej, Oliwa, chodź się, Onika! A samochody! Dobra, biegnie mi. Czekaj, powiem ci, gdzie jadę? Orlińskiego. Tak jest. Tak, dobra. Orlińskiego 4. Super. Jesteś na głośniku. Mara. Fajnie, że jesteś, dzięki. Fajnie, że też jesteś, bo mieszkam blisko ciebie, tak. Tak, skończysz. Ostatni kurs, tak. Uważaj, przed tobą roboty drogowe. No i co, wyrwane jakieś panienki? Kurwa, widzisz, że sam wraca, no jakie panienki wyrwał? Drinki postawił i wraca, kurwa, jak frajer do domu. Wiem, bo podobnie kończyłem zazwyczaj. To po co się idzie do klubu? Tańczyć. A, ja tak. A samochody. Powiem tak, możecie hejcić, ale moim zdaniem kolor skóry to przypadek w tym przypadku. W tym wypadku kolor skóry to przypadek. Powstrzymajcie się od rasistowskich treści. Była głodna, miała ochotę na pizzę, tak? To nie jej wina, że nie czyta. Podobno po tych trzech pytaniach można stwierdzić, czy związek jest toksyczny, czy nie. Jak myślisz, nasz jest? Pewnie. No, to się przygotuj. Pierwsze pytanie, czy mogłabym iść na imprezę bez ciebie? Mogłabyś iść na imprezę bez mnie, ale pytanie, po co miałabyś iść na imprezę bez mnie? W sensie, czemu miałbym nie iść na tą imprezę z tobą? No, bo byś nie był zaproszony na przykład. To byś musiała mnie jakoś wkręcić. Zawsze chodzimy razem. Wiadomo, że ze mną byś się lepiej bawiła. Kurczę. No to teraz drugie pytanie. Czy jakbym się na ciebie obraziła, to czy mogłabym spać w innym pokoju? To jest takie życiowe. Mogłabyś jak najbardziej, ale nie spałabyś. No, bo ty byś spał. Nie, ty byś beze mnie nie mogła zasnąć. To jest tylko i wyłącznie twoja ta... Prekręsty ruki, nogi! Prekręsty ruki, Wix! Niech ci pokażę, najpokażę. To też jest rasizm, bo osoba biała pokazuje kolesiowi innego pochodzenia, jak się na ślizgawce zjeżdża. Ale jedź. Mama, zapłacę się. Da, łódź, co No ale kurwa, no tak szczerze, to każdy Rumun się wody boi, no ja pierdolę. Nie, 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 koniec, żartowałem. Sorry Twitch admin, a nie, kurwa, na YouTubie jestem, to nie żartowałem. No dobra, no nieważne. Tak szczerze, jak ja bym stał tam z tyłu, jakbym był takim dzieckiem w ich wieku, to bym go kopnął, że zjechał, bym się wkurwiał, że też chce jechać. Ale ja zawsze byłem zjebanym dzieckiem. Autentycznie bym mu fronta zapierdolił, bym mu pomógł. Nie rozprościuj nogi!
that's confusing. Dwa, trzy. To przyniesie najbardziej zjebaną rzecz z Biedronki. Co oni siebie wzajem nie powinni kurwa nosić. Co jest? 20 sekund, 15. Mydło, mega zjebane, no. No tak, w tym Polska. Ja pierdolę. Przepraszam, nie wiedziałam, że Przemek ma gościa. Dzień dobry. Jest. Yeah? Babe, please come. What's wrong? What happened? You see that? I swear, it's really hurting. Kuba, Kamil, co sądzicie o moim nowym aucie? No takie se, no. Jejku, ja się nie znam tak jak wy na samochodach, chłopaki. Jak będziecie potrzebowali, żeby ktoś was odebrał, to dzwońcie do mnie. O, dzięki. No inne laski nie mają prawka. No, no to jesteśmy na miejscu. Dzięki! No, dzięki, Kamilo! Ej, a nie zapłacicie mi nic? To było 60 kilometrów. Nie, no nie mamy kasy, sorry, mówiliśmy przecież. No dobra, chłopaki. Tak? Hej, Kamila, zawieziesz mnie? Nie. Dlaczego mleko bez laktozy jest słodkie? Patrzcie. To jest laktoza. Watch me turn into a savage in 4 years. 48 hours. Now what does it turn into? It turns into how hard we compete. How ja pierdolę. Do you take this? Z reguły ludzie rzucają filmy z przemiany w drugą stronę. Jebany kurwa terrorysta żywieniowy. How personal do you take the matchup? How personal do you take it if they don't slide you? How personal do you take it if somebody beats you with round ball? How personal do you take it if somebody knocks the ball out of you with the glass and you pick the round ball up? Fellas, there's a lot to be said about character. What happens when you make a mistake? Do you sit back and you feel sorry for yourself? Or do you ball your fists up and get in a fist fight? Fellas, we made a mistake 10 days ago. And now it's about character. All that matters today is our response. Ball your fists up, take it personally, and get ready to get in a damn fist fight. Watch me turn into a... Grubszy był śmieszniejszy. A ja wam teraz pokażę, jak ona teraz wygląda. Ja byłam w szoku, nie widziałam ją troszkę. Ale zobaczcie, jaką ona ma teraz figurę. No ja po prostu zazdroszczę. Całe życie byłam chudsza, a teraz kurwa, jak ona ma figurę, to ja po prostu tutaj umarłam. Żywolny si. Excuse me, do you speak English? Yeah. Kurwa, to mi też ostatnio skakiwało. Co jest tym fajnego, że gość chodzi i zdjęcia robi? No to jest nudny, kurwa, TikTok. Pomarańcza i jabłko kosztują razem 2 zł i 10 groszy. Pomarańcza jest droższa od jabłka o 2 zł. Ile kosztuje jabłko? Ty znasz matematykę. Wydaje się tak, że... Nie, to nie może być prawidłowo. Powtórzyć? Tak. Pomarańcza i jabłko kosztują razem 2 zł i 10 groszy. Pomarańcza jest droższa od jabłka o 2 zł. Ile kosztuje jabłko? 10 zł. Złote? Nie. Groszy, nie. 10 groszy. 10 groszy? 10 groszy. No nie, właśnie to się wydaje proste, ale... 2 zł i 10 groszy. W sumie. No tak, to nie wiem. Ja z matematyki miałam 2, więc... A 5 groszy. Tak, 5 groszy, dobrze. A jest pan w stanie to wyjaśnić tak szybko? Nawet żonie. Nawet żonie. Żonie. Tak. System dwóch równień. On wyjaśnił w moim języku, ale ja w każdym razie nie zrozumiałam. Dobrze, dobrze. A skąd jesteś? Wyjaśnił w moim języku, ale nie rozumiałam. Nie no, kurwa, hit. Nie no, niesamowite, przysięgam. A, tak! Kazum ci wnimałeś. Chris zdradził ciekawą rzecz i pewnie jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, a jest to dosyć ciekawe i myślę, że dużo ludzi na to czeka. Na samym początku powiedzcie mi, czy już to słyszeliście. Poznałem cię na plaży w Stenie. W Stenie na plaży znowu jestem. Jeżeli słyszeliście ten urywek, to możecie walnąć strzałę, ogólnie stał się ostatnio bardzo popularny na TikToku. To Karol dodał takie wpisy. Dobra, 10 tysięcy TikToków do naszego dźwięku ze Stegną do końca lipca i na 100% zostawiamy to w piosence. No i kolejne to nasza wspólna nutka, ale Stegna akurat śpiewa Przemo.
Czyli mogliśmy się dodatkowo dowiedzieć, że w tej piosence również będzie Karol i jeżeli będzie 10 tysięcy TikToków, no to tekst o tej stegnie nie zostanie zmieniony. Sorry, mi w ten sposób minutę życia zapierdoliłeś? Tylko jak cię kurwa zablokować mogę? A tak nie mogę. Ja bym kurwa bana dać. Na profilu. Kretyn. Gigant, olbrzym, potwór. To trzy słowa, które najlepiej opisują... Ratuj kompa, rozwiązujemy wszystkie problemy z komputerami. Techniczna gorąca linia, Roman Pliszka. Eminem powiedział kiedyś, że czyta słownik, żeby lepiej rapować. Więc przeczytałem calutki słownik i sprawdziłem, czy pomogło mi to z rapowaniem. To było trudne wyzwanie. Hello. What's up? Everything good and you? Pretty good. What's funny? How old are you? How old are you? I'm 17. I'm 18. Where are you from? From Spain. And you? We're from Canada. Canada, that's cool. It's Canada. It is. You're very attractive. Hi. Hello. Mam dla ciebie propozycja. No. This pool hasn't been... Alright, let's see what's going on. Give us the board back. No! Give us the board this back. Private property. Right. What's the name of this pill? What? My mom... Ashamed to do... What do you think about Poland? It's hard to say, but it is not a great country. It's not great. I właśnie wtedy, pan Tadeusz, tak słucham. Napić się? To jest chyba trochę brak szacunku dla mnie. Była przerwa, prawda? In a situation like this, this could save your life, okay? In a hostage situation, if you're tied up to something, you want to use your fingertips, okay? What we're going to do is we're going to get out of these handcuffs, these military-grade handcuffs, using everything that we have at our disposal. Oh! 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 So... New Snapchat. Nie zbliżaj się do mnie, będziesz na cmentarzu publicznym. Jako młody chłopak będziesz usunięty fizycznie. Będę mnie nauczał w tym kraju. Co to kurwa jest? Czemu usunięty fizycznie? Kto takie słownice w ogóle operuje? Ej, ona jest opętana, chuj. Radzę ci nie podchodzić do mnie ani mentalnie, ani fizycznie. Dlatego mówię głośno, żeby się to nie powtórzyło w przyszłości. I inform you not to repeat in the future. Proszę nie podchodzić do mnie ani mentalnie, ani fizycznie. Jak do kogoś może mentalnie kurwa podejść? Mam o niej myśleć, czy o chuj tu chodzi? Ej, ale tak szczerze, moim zdaniem ona jest opętana, nie? Możecie się ze mnie śmiać, ale kurwa. Ma taki głos spierdolony i ma, nie wiem, opętana przez narkotyki prawdopodobnie, ale opętana. Nie zbliżaj się do mnie, będziesz na cmentarzu publicznym. Jako młody chłopak będziesz usunięty fizycznie. Czego mnie nauczył w tym kraju. Radzę ci nie podchodzić do mnie ani mentalnie, ani fizycznie. Dlatego mówię głośno, żeby się to nie powtórzyło w przyszłości. I inform you not to repeat in the future. Wiecie, laska generalnie krzyczy randomowe słowa w jakiś kurwa psychiczny sposób. Ziomek jej po polsku odpowiada, to ta stwierdziła, że zabawnie będzie po angielsku z nim podyskutować. No kurwa, to daj spokój. Przecież to kurwa tylko zamknąć coś takiego. Przecież to powinno kurwa siedzieć.
Łomada. Chciałam usłyszeć, że w przyszłości to wyjście z tego kraju proszę trzymać młodsze pokolenie na odległość ode mnie. Jeżeli nie odczepicie się ode mnie fizycznie, będziecie usuwani fizycznie do grobu. Są dzieci, do widzenia. Nie życzę sobie kontaktu z tą nacją. Nie życzę sobie kontaktu z tą nacją. Ja pierdolę, taka rasistka jebana. Before. Pierdolę. Czekajcie, ja to zlajkować muszę, bo to mi się głupsze rzeczy wyświetlały. Before. Kurwa, chciałbym poznać jakąś laskę latino, serio. Hiszpankę jakąś bym chciał poznać, kurwa, albo jakąś... Hiszpankę, no. Dobra, was skręca, ale ja właśnie takie lubię kobiety, które potrafią tańczyć. Ja nie potrafię, ale ja lubię takie... Wiecie. No bo jak Polka, kurwa, tańczy? Polka tańczy tak. Albo tak. Ale laski, kurwa, z ciepłych krajów mają gorące ruchy. One są, wiesz, kurwa, one to czują, nie? Ładnie? Nice! 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 O Jezu! Bardzo ładnie! No, podoba się? Bardzo ładnie. Jak powiedzieć, że jesteś gejem, nie mówiąc, że jesteś gejem? Nie no, za 5 minut mam 18, ale niepokojące w tym wszystkim jest to, że po tym TikToku zaobserwowało mnie dużo chłopców i to nie... Don't do this. There was a sudden war fog while driving. Kurwa, papież lubi to. Ja pierdolę. El otro día. Will Smith. Will Smith. Will Smith. Hey, bro, Steve. Hey. Really quick, I know you're on the phone. I'm Alex. I'm a photographer. Pewnie na jaja spadnie. Gdzieś. No kurwa, spadaj, bo już tu nie chcę oglądać tego. A to spierdala. Szkoda. Szkoda. Syka. Ktoś mi powie, czemu brud nie...
nie przybiera do blizn? No ktoś ci powie. Nasza skóra składa się z trzech warstw, na skórach skóra właściwa jest... Dziewczyny, ja zawsze chciałem wam zadać to pytanie, co wy sądzicie o swoich imionach, bo są bardzo oryginalne. No z biegiem czasu już się przyzwyczajam, ale jakby są jakieś trzy osoby na świecie, które poprawnie wypowiadają, to po pierwsze. Ej. Licząc mojego tatę i mamę, więc... Ale my się tylko nabijamy, ale... O, właśnie to jest ta kwestia. Ale tak poważnie to, no na pewno jakoś to trudności takie sprawiło za dzieciaka. I czasem wiadomo, że są jakieś tam głupie żarty wśród znajomych, ale to same przypodobanie, no to raczej było właśnie budowane na opinii innych, chcąc czy nie chcąc. Więc to, no teraz już się mnie o tym mówi. A ty, co sądzisz? Jakie masz zdanie na temat swojego imienia? Ja bardzo lubię moje imię. I nigdy nie miałam... Znaczy, było kiedyś, że ludzie się śmieli jakoś... różnie wymawiali śmiesznie to imię. Kiss your dog on the head and record their reaction. Czemu mi się samo przełącza czasami w ogóle? Przepraszam, mogę tutaj usiąść? Tutaj? Tutaj usiąść? A, zajebiście, kurwa. Ja zapierdalam na magazynie od 3 lat i w życiu coś takiego nie zrobiłem. A, to ja mam z kimś współżyć, bo trzeba mnie wypróbować, żeby później się nie rozczarować po ślubie. No, tak szczerze to tak, no. No tak, jakby biorąc sobie kobietę, biorąc sobie mężczyznę, musisz sprawdzić się w wielu aspektach, nie? I tak mówiąc pół żartem, pół serio. Musicie razem, ja bym tak zrobił, razem zamieszkać z dziewczyną, zobaczyć jak nam się mieszka. Wspólnie przejść różne trudne chwile. No ale też wypróbować, kurwa, jazdę łóżkową. To co, to nagle się okazuje, że seks jest totalnie, kurwa, do bani, nie podobacie się sobie, macie inne upodobania, ja chcę ci lizać stopy, a ty chcesz mi lizać odbyt i obydwoje nie potrafimy tego zaakceptować i mamy ze sobą być na siłę? Albo mamy się, kurwa, masturbować w tym samym łóżku do innych pornoli? No tak, no twoim pierdolonym obowiązkiem jest dać mi muszli. Nie ma muszli, nie ma pierścionka, no kurwa, no to chyba oczywiste. No niby taka dorosła jesteś taka trochę mało inteligentna. To nie chodzi o to, żebyś ty skakała po każdym kutasie i ssała wszystko to, co się rusza jak jakiś komar w lesie. Tylko, że jak twoje serduszko zabije mocniej do tego jedynego, a raczej on będzie już trochę doświadczony, bo nawet w seminarium, kurwa, dzieją się cuda na kiju, więc tam nie szukaj żadnego gościa, co nigdy cycka w ręku nie trzymał. Także, żeby to było jakieś dograne. Żebyś ty nie była jak taka nieruchoma kłoda w sypialni, bo kurwa, tu miłość nic nie zdziała. Po roku czasu chłop wypierdoli do innej koleżanki i tylko będzie płacz. No. A potem ziomku widać, że akurat jego żona nie jest kłodą, bo sądząc po retencji wody na mordzie, raczej się dobrze rusza, ale on nie musi. Ja spytałem tak. O kurwa, no to mamy tutaj dojebaną robotę. Jest bezpiecznie, o dziwo, to nie Polska.
Kurwa, jebany samobójca, co to kurwa jest? Ja pierdolę, ciężko w to uwierzyć. Pa, sam se drogę toruje, o kurwa. Nie no, trzymajcie mnie. Nie no, ja w to nie wierzę. Chłop siedzi w koparce i se kurwa buduje most, żeby przejechać. To co to kurwa jest? Jebany kaskader. Ktoś napisał, a pod nim pewnie 10 Ukraińców chodzi bez kasku. Tak szczerze, gdybym to ja był kierownikiem tej budowy, to tym ludziom, którzy są pod nim, i tak bym kaski kurwa sam z siebie odebrał, bo szkoda kasku jak on spadnie. Przecież tam to ci kurwa nic nie pomoże. Jeszcze bym się wkurwił, że kask rozjebałem. Dzień dobry, poproszę papierosy. Dzień dobry, ale nie mogę tobie sprzedać. Nie masz 18 lat. No dobra, niech będzie, ale jeszcze tutaj wrócę. Dobrze, że jestem przygotowany na taki moment i mam zapalniczkę, która przynosi w czasie. Udało się. Dzień dobry, papierosy poproszę. Dzień dobry, ale no nie mogę tobie sprzedać. Nie wyglądasz na 18 lat. Ale ja mam 18, mogę panu pokazać dowód tymczasowy. No faktycznie, rocznik 09. Dobrze, to będzie 200 zł. Nie, nie, ale ja nie chcę całego wagonu, ja chcę jedną paczkę. To nie za cały wagon, to za jedną paczkę taka cena. Jak to za jedną? Dzień dobry, poproszę papierosy. Dzień dobry, ale nie mogę tobie sprzedać, nie masz 18 lat. Chuj się, wolę zabezpieczyć. No dobra. Ładny masz uśmiech, zakochałem się. Dziękuję. Nie, no mało, znaczy się... Dzięki. W ogóle masz 15? Masz w ogóle 15 lat? No. Więcej niż 15. To dobrze, bo prokurator. Sandra, zostaniesz moją dziewczyną? Masz, Sandra. Kwiatek. Dla ciebie. Bo? Z okazji, tutaj dam ci ładny pierścionek. Nie, no nie, przestań. No, ale no, czemu tak, ci nie? Robisz? Ale co, tak czy nie? No, czy będziesz moją żoną? No. Niechaj za parę lat powie: mamo, a jak ci się tata oświadczył? Tymczasem tata w domu. Bo? Z okazji. Masz, Sandra, kwiatek. Masz, Sandra, kwiatek. Niesamowite, kurwa. Masz, Sandra, kwiatek tutaj. Kurwa, niesamowici są, naprawdę. Zalałem ją. Bardzo nieodpowiedzialnie zresztą. Ten kielich nie do tego był przeznaczony. Przyszła więc pora na skrobanie ołówkiem, lecz ołówek nie był w stanie tego ruszyć. No to sięgnąłem po łyżeczkę. Słyszałem, że jest to dobry, stary, sprawdzony sposób. I łyżeczka tylko troszeczkę to porysowała. Nadszedł czas na brutalną męską siłę. Użyłem kolca od długo. Przepraszam, mam szybkie pytanie. No. Zajmuję się fotografią street.
Czym się różni Polska od Stanów? Inne kontakty. One mają buzie. Jakieś takie zdziwione są. I w tych gniazdkach jest inne napięcie. I na przykład suszarka nam nie działała. Prysznic też jest inny, chociaż wydaje się taki sam. Nie wiedzieliśmy jak to włączyć. Szukaliśmy po całej łazience jakiegoś przełącznika. Próbowaliśmy nawet tego przy kiblu. A okazało się, że to jest taki pierścień, który trzeba pociągnąć w dół. Inna strefa czasowa. Między Nowym Jorkiem a Warszawą jest aż 6 godzin różnicy. Kasper na przykład nie kupi tutaj alkoholu. Trzeba mieć 21... Dobra, ale akurat z kiblem ciekawe, w sensie z prysznicem. No i to jest kurwa kwintesencja polskich kobiet w dzisiejszych czasach. Kurwa, jak jesteś wysoki, to się nie wpierdalaj do przodu. Bo co, bo ci kurwa nie da nagrać telefonem twojego koncertu ulubionego, kretynko pierdolona? To podskocz kurwa, albo stań gdzie indziej. I kurwa, jakby mi tak laska przeklinała, to bym jej napluł na czoło, kurwa, powiedział wypierdalaj krasnalu do ogrodu, kurwa, i tyle, no. Jeszcze bym jej bąka, kurwa, wpuścił w jej kierunku. Jak ja nie lubię takich, kurwa, lafiryn pierdolonych, co nawet językiem polskim nie potrafią normalnie operować w przestrzeni publicznej, no daj spokój. Małe roszczeniowe szmaty, kurwa. Pani bardziej woli, Tuska czy Kaczyńskiego? Fuj. Ani jednego, ani drugiego. Dlaczego? A pytanie to samo do pana, niech pan odpowie. Ja jestem bezstronny. Bezstronny? To dlaczego pan mi zadaje to pytanie? Taka sonda uliczna. Sonda uliczna. Ty, wydawało mi się, że jak powiedział sonda uliczna, to spojrzała w górę i sondy szukała. Tusk czy Kaczyński? Tusk. A dlaczego Tusk? Tak i do mnie przemawia. Kogo pani bardziej woli, Tuska czy Kaczyńskiego? Kogo? Jeszcze raz. Kogo pani bardziej woli, Tuska czy Kaczyńskiego? Ani Tuska, ani Kaczyńskiego. A dlaczego? Nienawidzę. A dlaczego pani ich nienawidzi? Za ich zachowanie. Pytanie, za kim pani jest, Tusk czy Kaczyński? Za nikim. Oh, ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna... You want to bamba? You wanna G with the big? You guys need to have no other choice. Za chwilę ziomeczek pewnie zapyta, czego skuli, dlatego że jest czarny. Oni wyjmą kurwa 20 kg kokainy z jego kurwa kieszeni przyczepiony będzie miał wyjść do ciała, a ten zacznie krzyczeć ich rasistami nazywać. Tak widzę przeciętnego afroamerykanina. Oh, do you guys just buy a house? Oh, this is cute. Oh, is this one of those like, you know, as it's getting built, you guys are connecting your hands in love? Oh, it's so cute. You guys are growing up together. Like, look at this. It's been 2 weeks. Ah! Did she die? Oh! Oh! Why did you do that? Bruh! This is cute. Hey, for real, I'm happy for you guys. That's a beautiful house. Oh, do you guys just buy a house? Dzisiaj przyjechałam do Warszawy właśnie i czekałam na Sebastiana. I powiedziałam, że nie mogę, bo on robił włosy. I... To widziałem. Kobieta mnie speszyła. Byłem ostatnio w barze mlecznym i pomyślałem, że w ramach aktorskiego ćwiczenia z komunikacji nawiążę z kimś kontakt. I była taka dziewczyna przede mną i zapytałem się jej, często tu pani jada? No i ona odpowiedziała, często. No to pomyślałem, ciągnij gadkę w ramach ćwiczenia. Zapytaj o coś dalej. Proszę pani, a co jest najlepsze na drugie danie? No i pani powiedziała, ja lubię kurczaka z curry. No i myślę sobie, dobra, dalej ciągnij gadkę. O, kurczak z curry. A jakie curry lubi pani na... No mi się oczyło samo, kurwa, no nie wiem, kurwa. No i jak tam, ile masz stopni? 38,1. No i jak się czujesz? A, bywało gorzej. Where is it? My head, here, I can't... Dobra, pa.
Mamy już dzidę. I teraz tak, centrum miasta, oczywiście największe centrum. I gość, który ma kurwa 3-metrową dzidę z kiju od szczotki. Na końcu z wiertłem będzie łowił szlugi. Kurwa macie, ale wstyd. Co będzie robił? Czekam chwilę. Łowił dobra, szlugi? Lecimy. Pierdolę. Kurwa, ja to zgubię. Jest pomysł. Dobra, jesteśmy nad szlugami. Chyba nie wyjdzie. O! Się schowało. Dobra, Gido dostała upgrade. Dobra, to 3 razy sztuka. Kurwa mać. Mission possible. Kurwa. Dobra. No dobra. Powiem wam szczerze, żebym wkurwiony wyszedł i nowe fajki kupił, ale szacun, że mu się chciało. Dzisiaj o tym, jak jedna pani żądała ode mnie zwrotu 9 zł za paznokcia. Bliżej to mamy. Są rzeczy w życiu, które warto. Są rzeczy, które się opłaca. Nie zawsze to, co warto, się opłaca. Nie zawsze to, co się opłaca, warto. A więc nie opłaca się kupić samochodu za 100 tysięcy, którego utrzymanie kosztuje 5 tysięcy rocznie i jest wykorzystywane przez 1 miesiąc i traci na wartości. Ale warto. Wiecie dlaczego? Bo spełnione marzenia nie mają ceny. No i z tym się zgadzam. Jeżeli ktoś kupuje auto tylko po to, żeby się polansować i myśli sobie chuj, trudno, przełknę jakoś, będę żył z miesiąca na miesiąc, to moim zdaniem jest smutnym człowiekiem, bo próbuje zaimponować komuś, a nie sobie. Ale jeżeli ktoś od zawsze marzył o tym, żeby mieć sportowe auto i taki sobie cel po prostu w życiu ustalił, że kurwa, kiedyś jak będzie mnie stać, to zrobię, kupię to. To fajnie, to chuj, no to róbcie co chcecie. To są wasze pieniądze, wasze życie. Jeżeli uważacie, że marzenia są tego warte, to okej. Jeżeli to satysfakcjonuje ciebie, a nie ma satysfakcjonować ludzi obok, to ma to sens, ma to ręce i nogi. Ja kiedyś usłyszałem takie fajne słowa od jednego z gości. Jest taki kanał na YouTube, ja wam pokażę. Jest to kanał anglojęzyczny, generalnie jest to kanał, który jak ja go zacząłem oglądać, to miał może 30 tysięcy subów, on raczkował. On zajmuje się takim, w sumie teraz kontentem wszelakim, ale zaczynał przede wszystkim od zegarków, bo to jest kolekcjoner zegarkowy. Jest to ziomek, który jest producentem muzycznym i zarabia przepotężne pieniądze w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś obejrzałem jeden z pierwszych odcinków, może nie pierwszych, ale gdzieś tam bardziej na początku tej YouTube'owej przygody. I on powiedział jakieś takie zdanie, że kiedyś, jak był jeszcze młodym chłopakiem, to zawsze ekscytował się zegarkami premium, na którego za bardzo stać nie było. No ale stwierdził, że w sumie jak nie teraz, to kiedy? I że zakup tego zegarka też jest dodatkową motywacją do tego, żeby więcej pracować, bo chce. Bo chce takie rzeczy kupować i on wie, że kiedy to kupi, to przyniesie mu to dodatkową motywację do działania. Więc wydał wszystkie pieniądze, które miał odłożone w tamtym czasie, kupił sobie ten zegarek. Ja uważam, że jest to spoko podejście. I tak szczerze też mnie w jakiś sposób zainspirował do tego, żeby zacząć kupować zegarki, które mi się podobają, bo stwierdziłem, że też one są dodatkową motywacją. Nie wiem, kurwa, no piszecie, że słupa nie mam, tak. Dobra, jesteście idiotami, no. Co jest? Ten facet to blokuje mi drogę. Ja pierdolę. Ble.
No kurwa, nie wiem jak cię laska w ten sposób traktuje, a ty dalej piszesz kurwa przegrywie życiowy, to znaczy, że nie masz szacunku sam do siebie. Ja wiem, że obejrzałeś 3 filmy motywacyjne, w których mówi się o to, żeby walczyć o swoje. No kurwa tak, o swoje, ale jak widzisz, to nigdy nie jest, nie było i nie będzie twoje. Odpuść sobie kurwa, przegrywie pierdolony, a nie idziesz na TikToka i płaczesz, że laska ci nie odpisuje. Bo macie w piździe, bo najprawdopodobniej wyglądasz jak arbuz, którym ktoś napierdalał przez cały dzień w ścianę. No kurwa, no zrozum, no. Poza tym masz też zajebiste kurwa pytania pod tytułem co tam? Dobra, nie chcę mi się pisać z jakimiś wylansowanymi księżniczkami, co mają zajebiście wysokie ego, a tak naprawdę to tępe brechy są. No. Lepiej, żeby w ogóle nie odpisywała, niż mam i takie coś odpisywać, bo tylko mi się ciśnienie podnosi, a to jest niebezpieczne dla mojego stanu zdrowia. Dobra, przed chwilą się płaszczyłeś przed nią, jak przed jakąś boginią, a teraz na... A. Idiota, kurwa.